teraz opowiem o projekcie Polsce. Na nieszczęście cały ten sposób nie jest tak rozwinięty jak na całym świecie, tak czy nie dla Europy, ale jakby to jest początek widzenia się polskiego społeczeństwa. Mam nadzieję, że w tym czasie urośnie do rangi krajów europejskich i światowych. Ja tylko mówię strukturę. To jest to, o czym mówił Paweł, to jest jedynie no, w stosunku na Polsce. Mamy oczywiście, jak na całym świecie, własną strukturę organizacyjną, czyli nie ma żadnej hierarchii, nie ma szef i tak dalej. Właściwie każdy może wstąpić do ruchu, nikt nie jest zmuszany, nikt nie jest trzymany na siłę, jest to ta dowolność. Ludzie mają różną aktywność tak, w naszym ruchu. Niektórzy mogą poświęcić cały dzień na działania, inni mogą tego poświęcić inną godzinę dziennie, albo nawet mniej. Więc jakby w związku z tym wytworzyła się grupa koordynatorów. Nie jest to grupa, która została jakkolwiek wybrana. Na przykład ja stałem się koordynatorem województwa mazowieckiego, właściwie to można powiedzieć, że Warszawy, tylko dlatego, że po prostu miałem dużo czasu i organizowałem ludzi, robiłem spotkania, rozdzielałem jakieś projekty i tak dalej. Mamy ogólnie w Polsce kilku koordynatorów w wielu miastach. Jedna bardzo ważna rzecz to jest właściwie, trzeba ewidentnie odróżnić, kim jest zwolennik, a kim jest aktywista. Zwolennik jest to osoba, która po prostu popiera ruch. Takich osób mamy w Polsce około 20 tysiąca. Co tak naprawdę oczywiście może powiedzieć nieoficjalne, bo ciężko jest mierzyć poparcie dla jakiegoś ruchu. No i aktywiści, czyli osoby, które działają regularnie, tak powiedziałem, z różnym udziałem, w sensie z różną częstotliwością działania, ale działają aktywnie i przynajmniej raz w tygodniu coś robią. Jak powiedziałem, mamy grupy lokalne w wielu miastach, m.in. Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków. Obecnie najbardziej rozwiniętym jest oddziałem Wrocław, gdzie istnieje tzw. Zeitgeist House, gdzie ludzie powiązani z ruchem Zeitgeist mieszkają wspólnie i starają się troszkę uniezależnić od systemu, który obecnie mamy, testując pewne metody gospodarki partnerowej. Starają się produkować sobie pożywienie sami, starają się zmniejszyć koszty i też uczy się edukować się wzajemnie i innych ludzi, zapraszać też inne ruchy i organizacje, tak żeby szerzyć tą gospodarkę partnerową. Mamy grupy tematyczne. Początkowo była to koncepcja, żeby stworzyć tyle samo grup, ile jest w całym świecie takich tematycznych, czyli zajmujących się mediami i tak dalej, i tak dalej. Tak się okazało, że to nie jest możliwe, bo ilość aktywistów w Polsce na tyle jest mała, że po prostu nie można było spełnić wszystkich tych funkcji, tak? Więc tak faktycznie teraz wykształciły się trzy grupy, które zajmują się większością spraw. Tak naprawdę przynależność do jednej z tych grup nie świadczy o tym, że ta osoba nie może należeć do drugiej grupy. Tak naprawdę tak często jest, że jedna osoba należy do wszystkich tych trzech grup, czyli do działu IT, gdzie zajmujemy się rozwijaniem strony internetowej, gdzie zajmujemy się produkcją grafiki, filmów i tak dalej. Dalej kolejna grupa to jest menedżerowe social media. Ludzie skupieni wokół Zeitgeista zajmują się informowaniem ludzi przez media społecznościowe odnośnie tego, co robimy, co się dzieje też za granicą. Zamieszczają też materiały w języku polskim, które mają się w angielsku, tak zostały przytoczone przez LinkedIn, czyli grupy zajmujące się tłumaczeniami. W Polsce jest trochę z tym problem. Wcześniej koordynatorem do LinkedInu był Jasiek. Teraz obecnie jestem ja koordynatorem. Oboje próbowaliśmy tak skonstruować ten LinkedIn, żeby był całkowicie niezależny od nas, czyli żebyśmy nie musieli ludziom mówić, co mają robić, jaki mają teraz materiał przetłumaczyć. W praktyce tak wyszło, że nie było to tak łatwe, bo ludzie jednak potrzebują czasami informacji z góry. Słuchajcie, jest taki materiał, przydałoby się go przetłumaczyć i tak dalej. Obecnie jest ponad 20 osób w LinkedInie, mniej lub bardziej aktywnych, ale co też jest fajne, że nieraz jest jakiś materiał, który został wyprodukowany przez Petera Josefa, czyli twórcy ruchu Zeitgeist. I wchodzę za kilka dni po premierze
widzę, że film już jest gotowy, tak, w języku polskim. I czyli o czym to świadczy? Czyli ludzie po prostu sami wiedzą, niektórzy tak wiedzą, co trzeba zrobić, tak? Sami się interesują, nie trzeba im mówić. Czyli jest to właśnie, tak powiedziałem, rozproszona odpowiedzialność, gdzie każdy sam stara się coś realizować w swoim zakresie. Komunikacja. To jest jakby dość poważny problem u nas w Polsce. Nie jesteśmy tylko ruchem online, tak? Internetowym. Jesteśmy też ruchem, który spotyka się na żywo. Więc jak mamy komunikację online, offline, zacznijmy od komunikacji online. Naszym jakby głównym miejscem, które zawsze staraliśmy się promować, jest nasz portal, który ewoluował na przestrzeni lat. Tak naprawdę staraliśmy się dostosować go do potrzeb, które obecnie mieliśmy. Tak wcześniej Paweł powiedział, że mamy forum internetowe, globalne. Tak samo staraliśmy się to forum przenieść na rynek polski. Tak to wyglądało później, że były tematy o hotach, o kosmitach, tak więc całkowicie odbiegały od tej ruchu. Więc w kolejnych wersjach strony rezygnowaliśmy z tego na rzecz takich jakby konkretnych projektów. Czyli skupiliśmy się na działaniu, na informowaniu ludzi, co, kim jesteśmy, co robimy, jak oni mogą się przyłączyć i działać z nami. Obecnie pracujemy jeszcze nad nową wersją strony, bo jakby ciągle nie mamy perfekta, tak samo jak w Zeitgeist. On nie oferuje utopii, on oferuje coś lepszego niż mamy obecnie. Tak samo my ciągle ewoluujemy, nasze narzędzia ciągle ewoluują, więc staramy się dopasować się do konkretnych potrzeb. I na niedługo bardzo będzie nowa wersja, która mam nadzieję, że no, ruszy trochę naprzód, bo teraz obecnie wchodząc na stronę internetową nie możemy dowiedzieć się zbyt wiele w łatwy sposób, bo informacje są, ale są ukryte, więc staramy się to poprawić i robimy to teraz lepiej. Jeśli chodzi o komunikację, używamy mediów społecznościowych. Forum się nie sprawdziło, ale to Facebook i Google Plus sprawdzają się bardzo dobrze. O dziwo, informując ludzi mailowo czy nasz portal, jest odbiór tych informacji bardzo mały, czyli powiedzmy, że parę osób dowie się o informacji jakiejś, jakichś ważnych wydarzeniu czy tak dalej, a tymczasem na Facebooku od razu jest bardzo duża oglądalność, setki osób dowiadują się o tym, dzielą się tą informacją, dzięki temu osiągamy większą świadomość. Twitter niestety jakby w Polsce nie jest jeszcze popularny, ale mamy takie narzędzie, które umożliwia nam wysyłanie informacji do tych wszystkich trzech serwisów, żeby jak największą, dotoczyć do największej grupy ludzi. Teamspeak, który jest głównie używany do globalnego kontaktu z globalnym ruchem. W Polsce był wykorzystywany do tamtego roku. Spotkania odbywały się co dwa tygodnie. Później już troszkę rzadziej, ale to wynikało z tego, że po prostu ludzie mieli mniej czasu. Niemniej teraz zrezygnowaliśmy z Teamspeaka na rzecz Hangoutów. Jest to takie narzędzie od firmy Google, które umożliwia nie tylko rozmowę głosową, ale też wideo. Jest to bardzo ważne w takim ruchu, kiedy nie spotykamy się zbyt często na żywo, żeby widzieć, że ta osoba po drugiej stronie też jest fizyczną jednostką, tak? Nie jest jakiś głos, który nie wiemy, czy istnieje, czy nie, że jest to osoba z krwi i kości, tak jak my, i chce z nami działać. Z innych narzędzi takich to jeszcze używamy Skype'a i e-maili. To bardziej takie jest powszechne narzędzie w realizowaniu konkretnych projektów, tak? Na przykład też jeśli chodzi o Skype'a, Skype jest dość często wykorzystywany w LinkedInie do komunikacji z globalnym oddziałem LinkedInu. W ten sposób dowiadujemy się o konkretnych tłumaczeniach, a nie tylko. Jeśli chodzi o adresy e-mail, to też mamy bazę użytkowników, w którym wysyłamy maili w przypadku jakichś większych wydarzeń. Też ważną formą komunikacji jest YouTube. Jest to jednostronna forma komunikacji, jednak nic tak nie przemawia do ludzi jak materiał wideo. Można pisać piękne słowa, piękne teksty, ale ludzie i tak wolą obejrzeć film, który do nich przemówi, ich poruszy, poruszy ich serca. Sam widziałem wiele filmów, które po prostu aż łezka w ogóle się zakręciła i motywowała mnie do działania. Zamieszczamy tam też filmy LinkedIn, które zostały przełączone na język polski.
jak każda organizacja, tworzymy jakieś dokumenty, jakieś teksty, czy to jest raporty ze spotkań, dlatego używamy narzędzi takich jak na przykład Google Drive. Także przydatne narzędzie to jest FirePad. Jest to taki serwis, który umożliwia szybkie zapisywanie informacji z takiego spotkania. No i teraz komunikacja offline. Spotkania lokalne. Moje się przyjęło, że spotkania lokalne powinniśmy organizować raz na tygodnie. Bywa z tym różnie, w zależności od miejscowości. Niemniej we Wrocławiu spotkania są regularne, bo mieszkają do sobotę, ale też zapraszają innych do tego, żeby się dzielić to swoją wiedzą. W Warszawie dopiero ten ruch jest reaktywowany, bo był aktywny rok temu czy dwa lata temu. Troszkę zamarł, ale teraz ja jako koordynator Warszawy staram się to reaktywować, zbierać ludzi, zbierać pomysły ludzi, którzy przychodzą do nas, a takich ludzi jest sporo, szczególnie po ostatniej emisji filmu Zajka jest na kanale Domek Plus. Sporo osób wyraziło swoją chęć działania, stwierdziło, że ich idea pokrywała się z ideami ruchu. I były takie pomysły na przykład takiego stworzenia telewizji lokalnej, czy zrobienia gry. Tak więc tych pomysłów jest wiele, oczywiście trzeba wszystko mierzyć w możliwości na zamiary, tak? Bo zrobienie gry nie jest prostą sprawą, ale każdy pomysł jakiegoś takiej działalności jest mile widziany i tych osób, które sobie przyjmujemy z chęcią i staramy się jakoś wspólnie ustalić plan działania. Też organizujemy zloty. Początkowo była propozycja, żeby organizować je raz na 3 miesiące. W praktyce tak wygląda, że są gdzieś mniej więcej raz w roku. Ostatni był Adosar. Spotkania rekreacyjne. Jak wiadomo, człowiek samo bardzo żyć nie może, a też spotkania przeciwku jakby zwiększają integrację grupy. Spotykamy się już nie gadamy o tym gajście, tylko po prostu zdecydujemy się znajomością, a mamy do tego spotkania lokalne, żeby realizować jakieś projekty. Teraz nasze działania. Ruch w głównej mierze skupia się na promocji. Jak to Peter Józef powiedział, trzeba mieć masę krytyczną, czyli na tyle dużą świadomość społeczną, żeby ludzie wywarli na przykład presję społeczną na rządzących do pewnych zmian. Dopóki nie osiągniemy tej masy krytycznej, tak właściwie nie możemy wiele zdziałać. Niektórzy mówią, że to jest takie trochę słabe, tak? W sensie no, dużo gadamy, mało robimy. Niemniej promocja jest bardzo ważna. To wszystko jest punkt wyjściowy, tak? Zależy od takich realnych projektów, które realizujemy. I tak, jeśli chodzi o promocję, mamy dwa projekty. Projekt Content Project, który był realizowany w Szczecinie czy w Gdańsku, oraz projekt Banknot, gdzie drukujemy banknot. Po jednej stronie jest on jeden biały, po drugiej jest częściowo wypełniony z hasłem i adresem sumy naszej internetowej. Jest to legalne. I taki banknot rzucamy, załóżmy, na ulicę i obserwujemy, że ludzie są niespodrowe, tak? Oni te banknoty podnoszą, częściowo ludzie je po prostu do kosza wrzucają, ale wystarczy, że mała część tych ludzi weźmie ten banknot, sprawdzi na stronę internetową, bo już mamy parę osób więcej w ruchu. Współpracujemy z innymi ruchami i organizacjami. Jacek już ma swój program niezależnej telewizji, mówi o technologii, która przyszła dużą popularnością, jest oglądany przez setki ludzi na żywo, a później też są materiały na YouTubie. Sympatyzujemy też z ruchem, czy właściwie z Głosem Ulicy, tak? To jest taka mała organizacja. Nasza współpraca opiera się na wymianie doświadczeń, na takiej aktywnej współpracy, ale też właśnie na sympatyzowaniu. Tak? Czyli po prostu mówimy, że my was lubimy, popieramy was i wy nas popieracie. Też pomagaliśmy, jeden nasz rzecznik bezpieczeństwa pomagał w budowie Ekobloski w Barkowie. Twórcy tej Ekobloski teraz taki realizują projekt na Polak Potrafi, w dużym rozstrzygnięciu w serwisie, gdzie
budują akademię pozystopy, ale w każdym razie bierzemy aktywny udział w pomocy innym ruchom, tak? O podobnych ideach. Poza... Jakie są na przykład organizacje, co ruchy sportowe? Habitat, bardzo popularny ruch, który też przebiegł do mediów publicznych. Jak wspomniałem, w Wrocławiu jest taki projekt domów tajemnestowych, tak, gdzie kilkanaście osób mieszka razem i stara się niezależeć od systemu. Obecnie trwają prace nad tym, żeby ten system przenieść na inne miasta i do innych ludzi, żeby się taką właśnie świadomość, że można już teraz przy małym nakładzie pracy zrobić coś w tym kierunku. Tak więc ludzie z Wrocławia pokazują, zapraszają innych ludzi, żeby walczyć jak można żyć. Tak? W sensie tam mają taką fajną salę konferencyjną, na której właśnie wpraszają swoje wykłady i tak dalej. Też promują na przykład akwaponikę i hydroponikę. Zbudowali swój własny system hydroponiczny do uprawy roślin, gdzie właśnie zapraszali ludzi, żeby uczyć ich o tym, jak hodować rośliny we własnym domu przy użyciu takich ekologicznych metod. Kolejna sprawa to jest edukacja online i offline, szczególnie tutaj Jasiek jedzie prym. Często uczestniczy w konferencjach z innymi ruchami, organizacjami, gdzie mówi właśnie o naszym ruchu. No i też tworzy materiały do sieci, tak, które mają edukować. Kontrybuujemy do Wikipedii, tworzymy różne artykuły, filmiki i tak dalej, które mają za zadanie edukować ludzi. Nie wiem. Ale się chyba.